Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Teraz, proszę Państwa, wybieramy się na spacer w czasie i w przestrzeni po jednej z najsłynniejszych polskich ulic. To Aleje Jerozolimskie w Warszawie. To będzie opowieść o 200 latach w historii stolicy i w historii Polski. A naszym przewodnikiem będzie dr Artur Bojarski, historyk, kierownik Muzeum Historycznego w Legionowie, autor książki Aleje Jerozolimskie w Warszawie, wydarzenia, ludzie, domy. Witam pana w radiowej jedynce. Witam. 200 lat temu wytyczono z rozmachem Aleje Jerozolimskie w Warszawie, biegły po śladzie peryferyjnym drogi do i od dawna już nieistniejącej żydowskiej osady Nowa Jerozolima. Centrum miasta było wtedy gdzie indziej. No i kto oczywiście w owym czasie mógł przewidzieć rozwój i znaczenie alei w kontekście późniejszej budowy kolei żelaznej, mostu przez Wisłę i znaczenia tranzytowego w XX wieku. Arteria była i jest oknem na świat dla Warszawy. Kto z Państwa był w stolicy, ten na pewno się z tym zgodzi. Ale wróćmy do wcześniejszej historii. Jak to się stało, panie doktorze, że w latach 1870-1939 Aleje Jerozolimskie stanowiły taki elegancki bulwar, bo tak to pan określa jako historyk? Tak, oczywiście, nie wycofuję się z tego określenia. Aleje Jerozolimskie były właśnie w tych latach 1870-1939, no za wyjątkiem może czasu I wojny światowej, eleganckim, prestiżowym bulwarem, aleją. No i złożyło się na to chyba kilka czynników. Przede wszystkim wielkość samej alei. Wytyczona w 1816 roku, miała rozmach mianowicie 43 metry, to w porównaniu z Marszałkowską, która miała 26, naprawdę dużo więcej. Poza tym miała 3 km długości, była w prostej linii, więc miała piękną perspektywę, można powiedzieć, w jedną i w drugą stronę. Zaczynała się na obecnym Placu Zawiszy. Tam, gdzie teraz dworzec główny, raczej historyczny mniej więcej, dworzec tak. główny. Tam były te rogatki jerozolimskie, ona potem biegła właśnie w kierunku wschodnim. Do Wisły. Przecinała Marszałkowską, przecinała Nowy Świat i do Wisły, no i kończyła się na Wiśle. Ale mówimy o tym okresie 1870-1939, kiedy rzeczywiście kariera alei była niesłychana. I piękne domy. Były piękne domy, były piękne drzewa, była zieleń, no i był ten blichtr i elegancja no, wielkiego miasta. Sklepy, wystawy. Na poziomie światowym, europejskim. Były eleganckie magazyny, eleganckie sklepy, eleganckie kawiarnie. Taki Paryż Wschodu. Tak, taki w pigułce. Królestwo Polskie, trzeba przypomnieć. Zabór rosyjski dla Rosjan z Moskwy, to był Paryż właśnie. Tak, i zresztą przyjeżdżali do Warszawy właśnie w aleje, żeby się obkupić tak, w tych eleganckich sklepach, żeby pójść do kawiarni, żeby posmakować tego wielkiego świata, żeby się przejść alejami na równi z polskimi mieszczanami. To po prostu był prestiż, bo w aleje warto było pójść. Niekoniecznie nawet dla interesu, bo ludzie chodzili w aleje po to, żeby się po prostu przejść. No bo już samo przejście alejami można powiedzieć, że nobilitowało. W alejach jerozolimskich posmak tych paryskich bulwarów, no bo szerokość przede wszystkim, tak, elegancka zabudowa, no i elegancy ludzie. Czyli architektura paryska, moda paryska, sznyt paryski? Czy architektura paryska? Ale je były budowane, no właśnie, głównie w drugiej połowie XIX wieku. Tam nie było wysokich zabudowy specjalnych. Jeżeli chodzi o ten odcinek Nowy Świat, Marszałkowska, chyba że mówimy o odcinku tym dalszym, od Marszałkowskiej w kierunku Emilii Plater i Żelaznej, tam rzeczywiście później pojawiła się wyższa zabudowa. Ale może skupmy się na tym takim najbardziej prestiżowym odcinku, czyli Nowy Świat, Marszałkowska. Tam były kamienice właśnie takie niekoniecznie w tym stylem paryskim, raczej niższe domy, przeważały raczej trzypiętrowe, o dosyć skromnych elewacjach, utrzymywane w takiej stylistyce włoskiego renesansu, zresztą dużo architektów polskiego pochodzenia, projektowało między innymi Witold Lanci czy Antonio Corazzi, więc dynamika tych elewacji była wstrzemięźliwa i stonowana. Natomiast ważne jest to, co było niżej w alejach jerozolimskich, czyli właśnie magazyny, sklepy i kawiarnie. No i tam był szeroki rozmach, wybór, duże restauracje jak Krystal na rogu Brackiej i Alej, czy też Udziałowa, później nazwę zmieniła na Café Club na rogu Nowego Światu i Alej. To były chyba takie dwa najważniejsze punkty gastronomiczne i towarzyskie przede wszystkim w alejach, ale były też dużo, dużo mniejszych kawiarni, no i sklepów.
i eleganckie sklepy, eleganckie magazyny. Zaważyło na tym, mnie się wydaje, w dużej części właśnie zlokalizowanie w alejach dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, popularnie zwanego Dworcem Wiedeńskim, no bo tutaj się kumulował cały ruch. Czyli to jest ten rejon dworca Śródmieście, tak, dzisiaj można by powiedzieć, tak, może tak. Okolice Pałacu Kultury. Możemy tak to określić. Czyli tu, tak. Mniej więcej. Tak. No i tam właśnie ruch kumulował. Na początku przecież do czasu wybudowania linii średnicowej, to był dworzec czołowy i tam przyjeżdżały pociągi troszkę tak naokoło, jak ze wschodu, bo musiały tutaj Warszawę objechać, ale głównie tutaj chodzi o ten kierunek zachodni. Tam był kierunek Wiedeń i z tego Wiednia już stamtąd rozchodziły się kierunki na całą Europę. Do Berlina, do Paryża. Tak, między innymi właśnie do Paryża. Rzeczywiście jeżdżono do Włoch na wakacje na przykład. Czy to już była europejska stolica w końcu XIX wieku? Można powiedzieć, że to była europejska stolica. Jeżeli chodzi właśnie o ten szyk i elegancję, ale ja niczym nie odbiegaliśmy tutaj, będąc na ulicy Anno Domini 1890. Niczym chyba nie różniliśmy się od ulicy Wiedeńskiej, czy ulicy w Budapeszcie, czy w Pradze, czy na przykład w Barcelonie. No bo jak powiedziałem właśnie, domy były eleganckie, choć o stonowanej stylistyce, natomiast te sklepy, właśnie te kawiarnie, ten ruch przechodniów elegancko ubranych pań i panów. No i ta kolej żelazna, która była dla tej części Europy ważnym punktem przesiadkowym. Tak, ta kolej zdynamizowała rozwój alei. Przyjeżdżali tutaj różni ludzie w jakichś interesach na przykład. Jeżeli zobaczyli aleje, zobaczyli Warszawę, a tak sobie nie wyobrażali tego miasta na pewno, byli zaskoczeni, to często zostawali na dłużej. Jeżeli mieli zasobny portfel, to już wtedy można było łatwo rozkręcić to jakiś interes. Mieli gdzie wydawać. Mieli gdzie wydawać, mieli inwestować też. Budowali kamienice, zakładali sklepy. Ale Warszawa kończyła się chyba na alejach. Na południe od alei to już w zasadzie to zależy, nie tak, było. Do lat mniej więcej 80. XIX wieku rzeczywiście tak było, jak pani mówi. Granica Warszawy stołecznej, metropolitalnej, właśnie na południe od alei, no to były te ulice już wytyczane, ale jeszcze zabudowa była rzadka. Tchnęło taką prowincją, można powiedzieć. No, tak? Tak. Później to się oczywiście w latach 80. 90. zaczęło dynamicznie szybko zmieniać. Nadeszła pierwsza wojna światowa. Po Rosjanach weszli Niemcy. Niemcy potem opuszczali stolicę w 1918 roku, rozbrajani. Odbyło się to w sposób szybki, bez jakichś dramatycznych dla stolicy wydarzeń. A druga Rzeczpospolita przyniosła ponownie rozkwit. Nie od razu. No tutaj musimy jeszcze przypomnieć sobie właśnie te dosyć trudne czasy, niebezpieczne czasy rozbrojenia Niemców, o czym pani wspomniała w listopadzie 1918 roku. Zimna krew władz Warszawy, między innymi prezydenta Piotra Drzewieckiego, no uratowała Warszawę od rozlewu krwi. Nie? Potem był ten rok 1920, kiedy bolszewicy stali u bram. To aleje jerozolimskie były ulicą no, o rozdrganych emocjach. Tędy maszerowały tłumy o różnej orientacji. Tłumy modlące się za zwycięstwo pod Warszawą w 1920 roku. Czy to byli żołnierze, czy to wreszcie byli socjaliści, którzy tam dziarsko sobie pośpiewali czerwony sztandar. Więc początek to był burzliwy i niepewny. Potem lata 20. po 1021 roku przyniosły stabilizację. Po pokoju ryskim, po ukształtowaniu się tych granic Polski, rozpoczęła się odbudowa Polski, czy budowa właściwie nowego państwa. No i tutaj aleje szły w parze. Z tym rozwojem. Z tym rozwojem, tak. Zakładano nowe sklepy o wystroju coraz bardziej nowoczesnym, już nie takim staroświeckim, byśmy powiedzieli w XIX wieku, ale to, że były takie lepsze, większe sklepy o nowocześniejszym wystroju. No i elewacje były bogatsze. Elewacje stopniowo zaczęły się też zmieniać, szczególnie w latach 30., kiedy Polska zaczęła wychodzić z wielkiego kryzysu, chociaż pojawił się ten słynny budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, koniec lat 20., początek 30. w zasadzie, ale ten budynek wprowadził aleje do wyższej ligi. To był budynek bardzo porządnie wykończony, kamieniem, wysoki. On miał jeszcze tendencję do rozbudowy w kierunku Brackiej. Tam planowano nowe skrzydło. Ten gmach jak gdyby wyznaczył nową wysokość i nowy prestiż alej. Bo tam wcześniej były kamienice, jak mówiłem wcześniej, 3-4-piętrowe, natomiast gmach BGK miał 6 pięter czy 7 zaś z tym ostatnim cofniętym. Takie ówczesne city. Tak, zaczęło się tworzyć w latach 30. właśnie tutaj kręgosłup nowego city Warszawy. Władze Warszawy, władze polskie tak lokowały w alejach przyszłość Warszawy. Już nie starówka, tylko właśnie aleje stały się centrum miasta. Tak, no i zaczęto tutaj planować nowe budynki państwowe. Wspomniałem o BGK, o Banku Gospodarstwa Krajowego, o tym nowym, dużym budynku na rogu Alei i Nowego Świata. Dalej trzeba wspomnieć też o słynnym budynku, który istnieje do dzisiaj, Muzeum Narodowego.
I wreszcie mamy kolejne budowane domy, ale już tam troszkę dalej, na zachód od Marszałkowskiej, na zachód od Chałubińskiego. Mamy tam, czyli w drugą stronę. Wojskowy Instytut Geograficzny, gmach bardzo elegancko wykończony. Mamy budynek Związku Samorządowców Polskich, Związku Kolejarzy Polskich. Przybyła też nowych kamienic, bardzo eleganckich, elewacje kryte kamieniem te domy mają. No i wreszcie trzeba powiedzieć o nowych sklepach, nowych magazynach, jak na przykład duży magazyn braci Borkowskich, którzy mieli swoją fabrykę na Grochowie. W Waliach Jerozolimskich mieli swój sklep. Dalej fabryka Franaszka była na ulicy Wolskiej na Woli, ale przecież ulokowali sklep właśnie w Waliach Jerozolimskich ze swoimi wyrobami. Centrum, prawda? W sercu miasta. Dokładnie. I to było europejskie centrum? Jak najbardziej. Moim zdaniem wielki świat. Tak, dworzec wiedeński, potem dworzec główny, przyjeżdżali goście. Czyli powstał drugi dworzec. On był zaczęty na początku lat 30., budowany dosyć długo na początku ze względu na kryzys. Wyburzono część dworca wiedeńskiego i zaczęto budować ten dworzec główny i on nie był skończony. Może do 1 września 1939 roku byłby skończony, gdyby nie ten wielki, tragiczny pożar, który mu się przydarzył na początku czerwca tego roku. Spłynęło akurat, no, dosyć ważne pomieszczenia, bo hala odjazdów bodajże jest taką dużą mozaiką. Straty były duże. Główne pomieszczenia były rzeczywiście spalone i to trzeba było wszystko od początku właściwie budować. Także on nie był do końca lat pokoju, tak? Do 1 września 1939 roku nie był skończony. Czy aleje były także bulwarem dla spacerujących elegantek i elegantów, jak w końcu XIX wieku? To się powtarza? Tak, w latach 30. szczególnie aleje znowu były wielkim bulwarem wielkiego miasta, stołecznym, rozświetlonym, szerokim bulwarem, bo ulica miała, jak powiedziałem, 43 metry szerokości, z tym, że moda się zmieniła. Wraz z tą nową modą w architekturze, kiedy zaczęto stosować tą stylistykę prostą w tych domach, tak, w tych nowych budynkach w alejach, to chyba równolegle właśnie zaczęła się zmieniać moda. Preferowano w latach 30. proste stroje, kobiety miały obcisłe ubiory. Krótkie z początku, coraz krótsze, tak, spódnice, sukienki. Spodnie. Pojawiły się spodnie, emancypacja już wchodziła, można powiedzieć, szeroką falą. Kapelusiki na głowach, początkowo w latach 20. z krótkim rondem. Później w latach 30. te kapelusze już były takie szerokie, fantazyjne, eleganckie. Godne eleganckie. Do alej, do tego, żeby pójść właśnie na spacer w aleje. Panowie ubierali się raczej z angielska. Proste, dopasowane, czarno-białe marynarki, spodnie, białe koszule, a jaka czarne była pantofle, koniecznie na głowie kapelusz. A ulica była wybrukowana, przygotowana, żeby tych pantofli nie ubrudzić? Chodniki były naprawdę szerokie, dużo szersze niż dzisiaj, bo pamiętajmy, że mimo że aleje zachowały szerokość przedwojenną, to jednak poszerzono po wojnie już, w latach 60. poszerzono jezdnię kosztem chodników. A jezdnia z czego była? Z kostki bazaltowej, porządnie równo układanej, po środku biegły tory tramwajowe i szerokie chodniki właśnie, to jest chyba ten taki największy walor bulwaru przedwojennego, także było gdzie spacerować. Pójść, było po czym pójść. Tak, tak. Bo jeszcze pamiętajmy, że był pas zieleni też, były bardzo ładne drzewa z piękną zielenią, były na linach, tak, jakieś takie pnącza. Było to zadbane wszystko, było to ogrodzone wszystko, okrawężnikowane. Jeszcze było miejsce na kawiarnie, na ogródki. Widzę w pana oczach taką tęsknotę bardzo za tym. Bardzo bym chciał, żeby to wróciło w aleje. Obrazem z dwudziestolecia międzywojennego. To jest moje coraz marzenie. Więcej betonu, a właściwie wybetonowane aleje jerozolimskie. Koniecznie jeszcze markizy, chciałem powiedzieć. Dodawały tego kolor. Prestiżu, koloru, poloru, tak, bo też one były w kolorach różnych. Ten świat się skończył z wybuchem II wojny światowej, niestety. A właściwie z hekatombą po powstaniu warszawskim na rozkaz Hitlera zniszczyć to miasto. Aleje jerozolimskie były zniszczone właściwie w toku walk. Ten odcinek alej między Nowym Światem Marszałkowską był najbardziej zniszczony. Natomiast tam było 6 czy 7 domów, ja naliczyłem, które no w zasadzie prawie że ocalały. Mimo wszystko szkoda, że je tak właśnie po wojnie w trakcie odbudowy niestety ujednolicono, spłaszczono, ociosano, tak. Ociosano, tak, z tego wszystkiego, co je zdobiło. Wyburzono kilka domów niestety barbarzyńsko, szczególnie tutaj w latach 70., kiedy budowano układ komunikacyjny wokół dworca centralnego. Brakuje moim zdaniem szerszych chodników, żeby znowu były miejsca do spaceru. O marzeniach mówił gość radiowej jedynki, gość programu Pierwszego Polskiego Radia, dr Artur Bojarski, historyk, kierownik Muzeum Historycznego w Legionowie i autor książki Aleje Jerozolimskie w Warszawie, wydarzenia, ludzie, domy. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
Kolejna Eureka jutro po 19:30. Zapraszam. A dziś proszę pozostać z nami z radiową jedynką. Polecam Państwu po 21:00 audycję Historia Żywa. Dorota Truszczak, do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.